Okej, więc witam Was w kolejnym odcinku Batman Arkham Asylum. Teraz lecimy sobie do... Musimy znaleźć wejście do jaskini ukrytej właśnie na wyspie. To nie jest ta główna właśnie jaskinia Batmana, tylko taka jego zapasowa na wszelki wypadek, właśnie gdyby coś działo się na wyspie Arkham. Jak wiadomo, Batman na wszystko ma przygotowany plan. I tak samo jest w tej sytuacji. Ja teraz sprawdzę sobie, czy dobrze to idzie. OK. Tutaj mamy zamknięte. A, nie mamy pazura, więc idziemy dookoła. Teraz zaczyna się tutaj właśnie robić więcej wrogów. Coraz częściej ich będziemy widzieć tutaj, a później nawet w innej postaci, bo inne typy wrogów się później pojawią. Nie ma ich tutaj dużo w tej grze, ale jakoś nigdy mi to nie przeszkadzało, bo nie lubię strasznie jak gry strasznie... za dużo opcji dają. Tutaj mamy parę gadżetów, parę typów przeciwników i naprawdę można i tak fajne akcje robić. Boom, dobra. Nie wiem, czy to tutaj. No, na pewno nie tutaj. Idziemy na północ, Arkham North. I once saved an unfortunate inmate from leaping off into the rocks below. I found a cave entrance and over the years have moved a number of supplies here. It's a regular home away from home. To mi jakoś umykało właśnie zawsze. Czyli tę jaskinię Batman zbudował po uratowaniu jakiegoś właśnie więźnia, który miał się zabić. Miał skoczyć właśnie z jakiegoś klifu. Ciekawe. Tego się pozbędziemy pierwszego, bo on ma nóż, także jest wśród niebezpieczny. Okej. I lecimy tutaj w prawo teraz. Parkuru. Tutaj ta sekwencja strasznie mi się podobała właśnie z tą jaskinią. Strasznie klimatyczne miejsce tutaj za chwilę będzie. Zeskanujemy sobie. Blood ran through the heart of Gotham. We were doctors, politicians and teachers. We have been the organ cleaning the arterial filth from the city. We have been its servants. Giving all to protect it, and still it has chosen to hurt us. Świetna jest ta jaskinia, naprawdę. To oświetlenie tej gry tak dużo robi. Mam troszeczkę przyciemnione, ale
Przez to to jeszcze lepiej wszystko wygląda. Looks like she was experimenting on the Arkham patients. This new chemical only barely resembles the original venom compound. There are a number of changes that appear to amplify the strength of the drug. Multiple references to a Titan formula. Even a small amount could trigger a venom-like transformation in the host, eliminating the need for the storage tank Bane requires. Hang on, these notes aren't complete. The formula is missing. That must be the secret Dr. Young is hiding. If Joker gets his hands on this, he will create an army of 1,000 Banes. My God, is Joker crazy enough to do that? What am I saying? You've got to stop him. No, w końcu. Bez tego jak bez ręki, ale na szczęście już dostaliśmy gadżet. On się przydaje do właśnie otwierania kratek, do ściągania. Ściągania wrogów właśnie z krawędzi jakichś. Z następnym niestety już chyba nie będzie tak łatwo, bo już jest więcej. Ale damy radę. Why are we the ones trying to open it? This ain't even the main door. It's the back! No właśnie, właśnie, właśnie. No Andrzej. Nóż. Co tu się dzieje? Nie, żeby zaplanować ruch, bo tutaj wspomagając po prostu przyciski, to do niczego się nie dojdzie. Trzeba to robić rytmicznie, ale też wiadomo, trzeba troszeczkę planować. Dobra, stąd tutaj raz, a tamtędy. Tak. According to her bank records, there have been multiple payments starting last April until 2 months ago. Then nothing. The payments came from a company owned by a Mr. Jack White. One of Joker's oldest aliases. So, Joker pays Dr. Young to create his army and then all of a sudden he stops. Doesn't make any sense. Tutaj mamy lokację właśnie taką jedną, z których zawsze się tutaj gubiłem do pewnego momentu, ale no tak to jest z tymi właśnie mniejszymi levelami, bardziej zamkniętymi, że no trzeba pamiętać trasy, bo nie wszędzie da się wspiąć, nie wszędzie da się przyczepić tutaj na przykład hakiem. Sounds like she had a change of heart. She tried to block the payments. Joker doesn't like it when his partners try to back out. So he decided to get himself back to Arkham, find his formula, and create the army himself. Exactly. Zrobimy szybko upgrade'a. I've hacked into her email accounts. Two mails stand out. The first is a resignation letter dated last week. Oof. Sounds like she was trying to get away. And the second? Message from Joker. Well, Jack White. It's a long thread. She's begging to stop the experiment. Says it's too dangerous. He's not listening. Let's see. Random threats to her family. A couple of bad jokes. A picture of a dead baby in the threat. Go on. He says, I'm coming for you. I want what I paid for. And then another
joke about wheelchairs. Lovely. Yeah. And a drawing of some kind of donkey. No mystery why she's so scared. I'm coming up to the surface. I'll find her. Nie tu. A tak, to się tak nie da niestety. Dopiero od Arkham City dało się zbierać te trofea właśnie za pomocą haku. Te nagrania, które właśnie, znaczy nie nagrania, tylko te tabliczki tego Amadeusa Arkham, założyciela właśnie Arkham, później się okazuje, że to wcale nie był jakiś, to nie był właśnie Amadeus, który podobno żył dawno temu, tylko ten, którego już poznaliśmy, czyli Quincy Sharp, co wiadomo trochę po głosie widać, znowu nie jest na i okazuje się, że ma właśnie rozdwojenie jaźni i właśnie sam nagrał jakby te nie wiem, czy są notatki, czy jak to nazwać. O, teraz jest właśnie etap ze snajperami. Strasznie mnie denerwowało zawsze, bo oni są aż nadto spostrzegawczy, jeśli chodzi o wykrywanie Batmana. No ale chyba tutaj nie mamy jeszcze tyrolki. Ale się odwrócił, więc polecimy. Spróbujemy go zdjąć z krawędzi, chociaż nie wiem, czy tutaj się dało, tak? No właśnie. Może tutaj? O, jest. No i fajna rzecz tutaj jeszcze właśnie w Arkham Asylum. Podało się odcinać tych wiszących wrogów. Wiadomo, zawsze fajnie popatrzeć, jak fizyka dobrze działa w grach. Ja przynajmniej bardzo lubię. No, zaskoczymy na tego. Dostaniemy w mordę przy okazji. Auć. Dobra. Gdzie lecimy teraz? Dobra. Arkham East, ok. No już porozwałamy te szczęki na wszelki wypadek, żeby Jokerowi za wesoło nie było. O, pułapka. Swojego rodzaju pułapka. To było ładne. Myślałem, że to jest jakiś policjant, ale no niestety tylko oni są tutaj. Chyba nie żyją. Chyba nie żyją. Ok, tutaj pamiętam, że też było trochę super. A jest, ok. Bum. To było ładne. Nie, o właśnie, o to mi chodziło. Boże. Nie mamy jeszcze zdalnego batarangu, więc też będzie ciężko go zdjąć. I dead. No już myślałem, że umrę. Podbród kołowy. No dobra, tutaj ledwo uszedłem z życiem. Jest też troszeczkę ciężko.
Ale trzeba ich cierpliwie zajść od boku i... Nie powinno być problemów, chociaż zaraz zobaczymy. Na trudnym oczywiście no, ciężej jest się przemknąć, będąc niezauważonym. To zaraz przeniknie przez niego. A nie, twardo idzie. Może go zdejmiemy akurat. Tamten nie usłyszał. Szybko przeskoczymy. Okej. Dobra. I tutaj właśnie wchodzimy do takiej głównej jakby sali. Jeszcze parę razy będziemy tutaj wracać, oczywiście w ciągu gry. Ale właśnie ten lokację strasznie lubię. Dobra. Bez cyrygieli. Zamknięte. To lecimy chyba kratką na górę, o ile pamiętam. No nie, po prostu na górę. Teraz kratka. Już nie mogę się doczekać, kiedy zaczniemy grać w Arkham City, bo strasznie mam ochotę znowu przejść. Szczególnie, że oglądałem się właśnie porównań tego remastera, który no, strasznie mnie zawiódł. Zastanawiałem się nad kupnem, ale po prostu no, jakoś nie mogę zrozumieć, jak można zrobić remastera na nową generację konsol, który wygląda gorzej niż na poprzednie, czyli Xboxa 360 na przykład. Nie rozumiem, co tam poszło nie tak. Ale wiem, że musieli przepisać jakby grę na nowy silnik z Unreal Engine 3x4 i całe oświetlenie, które tutaj tak chwalę i tekstury nawet niektóre są tak... straciły po prostu cały klimat. Wszystko się wydaje takie żółte i bez wyrazu strasznie. No i stwierdziłem, że właśnie tak samo Asylum, jak i Arkham City no 100 razy lepiej wyglądają na komputerze, więc jeszcze nie mógł doczekać, aż zagramy. O, w ostatniej chwili. No nie cacka się ten Batman z nimi niestety. Teraz gdzie my tu lecimy? Mamy znaleźć doktor Young. No to zobaczymy, może tędy. Wywala ich w kosmos. Każdy cios to jest śmieszne. Okej, bo to tutaj było. Oż, kurde. Tak dobrze szło.
and save the help. Oh, how frustrating. Thought it was going to be easy, didn't you? Has tonight taught you nothing? In 2 minutes, the room will fill with happiness. The audience will be in ecstasy. Nigdy nie mogę znaleźć, a jest tutaj wejście. Ja pamiętam, że za pierwszym razem no, stresik troszeczkę był, jak nie wiadomo było gdzie iść i co zrobić. Labirynty jesteśmy. Are they all gone? Yes, you're safe. What happened? It all happened so fast. Some patients broke in, began tearing up the place, like they were looking for something. Bill here fought back, but there were too many. They took Dr. Young. She rushed in here and they followed. I'm sorry. When I came to, we were all tied up. Doc Young was gone. Okay. Dobrze, tutaj chyba szukamy notatek, czy... Czy to jeszcze nie tutaj? O nie. Dobra. To nie wiem co to jest, ale to zmieniam życie. Zawsze się przydam. I lecimy teraz. No właśnie, czy idziemy stąd? Chyba idziemy stąd. Przejścia nie ma, więc chyba się wracamy. To jeszcze były właśnie do skanowania te zagadki Riddlera. Ale ich jest tak dużo, że nie chcę przynudzać, bo troszkę by się zeszło z szukaniem ich. Dawaj połeczkę. Tyleż. Okej. Spróbujemy teraz w tamtą stronę. Okej, chyba dobrze idziemy. What's that collar do? Why is it making that noise? It's the suicide collar, but it sounds weird. Suicide collar? They've got some other name, but, well, we just use them to monitor patients' heartbeats. If it drops too low, the alarm goes off and a crash team rushes in. And so does my crew, if you trigger one. How do you like them apples, bats? Standing around in the... let's see... Ah! The West Wing. They'd be there now if they weren't busy knocking a little sense into Cash. I'll tell you what, I won't spoil the surprise and let them know you're coming. No, także to jest mała przeszkoda właśnie z tymi obrażami, bo w momencie, gdy właśnie zneutralizujemy jednego ze zbirów, alarmuje to właśnie Jokera i on mówi innym o naszej pozycji, więc... Trzeba cały czas się ruszać. No i przydała się informacja, bo właśnie teraz mamy sekcję
skradankowym. Okej. Czy uda mi się go tak załatwić? Okej, udało się. Ta mała grupka leci. To może się przemieścimy na te szafki. Ryzykownie tak wpadać na imprezę. A, to jest mój pazur. Okej, zauważył nas. Udało się. Nawet za pierwszym razem. Hey, Batman! Over here! Thanks. Where did Dr. Young go? I told her to run. These guys came in looking for her. I told her to go to her office and hide. Does she keep her records there? I guess. She was pretty desperate to get in there. Her office is over there. How long ago was this? I need to find her notes before Joker gets his hands on them. 20 minutes, maybe more. What's so important about the notes? Joker wants them. That makes them important. Stay here. I'm going to find her. Not a problem. I'll try the radio, see if anyone else is around. Okay. Mamy teraz lokację na mapie. Zobaczymy, czy tymi drzwiami dojdziemy tutaj. Chyba powinno się... Jest, okay. Ten Joker cały czas tego Batmana denerwuje, no. Się prosi po prostu. Czy ja dobrze poszedłem? Się okaże zaraz. Chyba dobrze. Said that 10 minutes ago. You could be the one to tell him. I'm not gonna. It'll be open any second. Damn it! You're an idiot. Joker's not gonna be happy, and you know what that means. Quiet! Just shut up! I'm trying, I'm trying! Boss wants results! No tak troszkę szybciej jest. Tutaj mamy fajnego easter egga. Joker's thugs were trying to get into that office. It looks like they couldn't get through the main door. Got to find a different way in. Ra's al Ghul to jest przywódca Ligi Cieni, którego później w Arkham City spotykamy. Pod koniec gry właśnie tego ciała tutaj już nie ma. Więc właśnie w trakcie tej akcji jakoś znowu go ożywili. Dobra, gdzie my teraz idziemy? Gdzieś tutaj powinno coś być. Jakaś kratka? O, tutaj jest kratka. No, buteleczka. Tak uwielbiam to w tych grach właśnie Rocksteady, że nawet coś takiego jak buteleczka w szybie wentylacyjnym jest tak zrobiona, że można przeczytać praktycznie etykietę. I tak już tutaj ze wszystkim. Dlatego strasznie lubię tęsknię w sumie za takimi bardziej zamkniętymi grami, gdzie wszystko było dopracowane i
wyglądało jak najlepiej. I skupiali się właśnie na tym, a nie na... przykładowo na Odyssei, gdzie świat musi być po prostu milion razy większy od poprzedniej gry i w rezultacie jest wypełniony pustymi znacznikami. W większości są to właśnie zwykłe jakieś obozy czy coś takiego. Mówię właśnie o najnowszej części Assassin's Creed'a. Proszę. Kartki ładnie latają, są się pliki. Niestety nie mam karty NVIDII, ale jak się wchodzi w takie mniejsze i ma się włączonego Physicsa, to właśnie lecą takie kartki. Dobra, to gdzieś na sejfie coś było. O, jest. Oracle, I'm on Dr. Young's trail. I've had to calibrate the scanner to only show recent prints. I hope it works. Just so you know, the GCPD found one of Joker's bombs downtown. It was full of marzipan and kittens. As I thought, it's just a twisted diversion. The real action's on Arkham. Okay, three boys on some time. Okay. To lecimy z powrotem. No hej, chłopaku. O, w ostatniej chwili. Oh, fuck. Co ja robię? Ślady. Tu mamy ślady. Będziemy cały czas tego trzymać, bo trzeba podziwiać, jak ta gra ładnie wygląda. W tym trybie jest wszystko takie jednokolorowe. Okej. Okay. To było chyba na dole, o ile pamiętam. No, ale trzeba się upewnić. O, jest tutaj. Dr. Young's formula. Great. So does that mean you've stopped Joker? It's never this simple with him. What's that you got there, man? Mm-hmm. No, not the formula. What am I going to do? Who can help me now? What's that? How about our old friend Zaz? I did bump into him on the way back from the gardens. Then no doubt he was acting out some twisted fantasy. Maybe he could get her talking? I think he probably can! Great plan, Bats! Dobra. Więc lecimy, ale widzę tutaj już gaz. Więc trochę nam przeszkodzi tutaj Scarecrow jeszcze. Strasznie mi się podobają tutaj te efekty. I can't believe you insisted on sitting through that movie again, Bruce. Come on, we'll be late for Alfred. I'm sorry, Daddy. Go easy on him, Tom. He loved it so. Alfred will wait. Keep up, Bruce.
To co komu FIFA. Wow. No, takiej wody to teraz w grach nie ma. Boże, co tu się dzieje? Może głupi jestem, się zachwycam takimi rzeczami, ale... Where are you taking us? We can cut through here. But it's starting to rain. Bruce is tired. Can't we just wait for him here? Come on, keep up. We're nearly there. Over there! Oh, please, there's no need for this. Stay where you are. I'll shoot. I'll give you whatever you want. No na pewno jest to ciekawszy sposób na przypomnienie właśnie origin story Batmana. Come on, kid, this way. Take a seat in my office. Is he okay? He'll be fine. Mały Bruce. Kid like that with all that money, he'll be just fine. Shut up, now. He's 8 years old and all alone. Money won't fix that. Whatever you say, Jordan. His butler's on his way to pick him up. You hear that? He's got a butler. No nie bez powodu Arkham Asylum jest. I'm sorry. Najlepszą grą. Więc super bohaterem. No bo jest o najlepszym superbohaterze, więc inaczej być nie mogło, chociaż wszystkie gry przed Arkham Asylum to były totalne krapy. Także dobrze, że dostaliśmy tę serię, bo naprawdę Batman na taką zasługuje. Oj, mamy kolejną właśnie... Kolejny level z Scarecrowem. To jeszcze sobie go zrobimy. No straszne, no strzykawe, straszne, ale musimy biec. Tylko trzeba uważać na światło cholerne. I się nie spieszyć. No właśnie, okej. Okay. Out. And at the end of fear, oblivion. Te ekrany właśnie śmierci są też strasznie klimatyczne. Wszystko tutaj jest mroczne w tej części. Okej. Okay. Właśnie teraz się nam pozór przydał. Uda się teraz. No fuck. Ach, dobra. Zacząłem się tam przy jednej krawędzi. Parę razy niestety w ciągu gry nas dopadnie gaz Scarecrowa. No, ale Batman jest znany z tego, że zawsze sobie tam jakoś z nim poradzi. Bo jest tak dokoksany. Z siłą umysłu jest po prostu odporny na te gierki przez gaz wywołane. To był dobry moment na to, ale no leć szybko. Dobra. Teraz się wraca.
Dobra, ostatnie podejście. No chyba mamy tutaj gdzieś save'a, mam nadzieję. Okej. Szybko rusz się, proszę cię. To chyba mogę wejść. Czekamy na razie. Jak masz prawą głowę, to dłużej chyba tam siedzi. Dobra, teraz. Wow, nie wiem jak to się udało. Jakoś żyjemy. Ok, biegniemy. Nie światło, fuck. Dobra, zrobię szybkie cięcie, bo... Fuck. Chyba ostatnia właśnie teraz część. A chyba najtrudniejsza, z tego co pamiętam. Tak, mamy to wahadło. No właśnie. Ło, to było dobre. Od samej krawędzi. Teraz lecimy do refektora. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem. Boże, co to było? Zeskoczył do dwóch tych. Noż, ja pierdziałem. Dobra. Tutaj lepiej przeczekać jeszcze, żeby znowu się nie wracać. Poczekam aż się spojrzy w lewo. Idę teraz, dobra. Okej, załatwione. Przynajmniej na razie oczywiście. Myślę, że tutaj sobie teraz skończymy. Chociaż myślę, że jak kończyć to z hukiem, a tutaj jest fajny moment, który będzie idealne zakończenie. Także to by było na tyle w tym odcinku. Troszeczkę dłuższy, ale myślę, że jakoś na tyle sobie podzielimy, żeby było mniej tych odcinków, żeby się lepiej oglądało. I w tym to by było już na tyle. Dzięki wam za oglądanie i trzymajcie się do następnego. Na razie.